Dariuszu, witam Państwa w programie Punkt Widzenia. Tym razem wydanie stricte muzyczne. Nie może być inaczej. Moim Państwa gościem Szymon Wydra, lider formacji Carpe Diem. Kłaniam się bardzo nisko. Witaj, Szymon. Wszystkim widzom Twojego programu. Obecność Szymona w naszym programie, i to w czwartek, nieprzypadkowa, o tym za chwilę, ale pamiętasz, kiedy raz ostatnio rozmawialiśmy? Bo program Punkt Widzenia to jest kontynuacja programu Kelleskrausa 13. Pamiętam. Kiedy? To było, też było bardzo ciepło jak teraz, tak. I bodajże to było 2 lata temu. I też przed Opolem. I też przed Opolem. Tak jest, 2017 rok, dokładnie 17 maja, mamy już tak naprawdę ponad 2 lata. Tak. I pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? O Opolu. O Opolu. O waszym udziale, do tego udziału nie doszło niestety. Tak, to był kontrowersyjny wówczas festiwal, jedyny taki jak w historii festiwali opolskich, do którego w tamtym pamiętnym 2017 roku zostaliśmy zakwalifikowani 2 razy, bo na wiosnę, kiedy się to nie odbyło, a potem raz jeszcze nas zakwalifikowano, ale z zupełnie innym utworem, z utworem Płyń, na jesień. No i tam już doszło do skutku, już namacalnie byliśmy na tej scenie. Wówczas po raz trzeci w życiu. To wtedy to, co się działo, to tak naprawdę nie powinno mieć miejsca. To się wydarzyło pierwszy raz tak naprawdę w historii opolskiego festiwalu, oby ostatni. Już za chwilę 56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 15 czerwca w sobotę, drodzy Państwo, koncert premier. I na tych premierach ze swoim najnowszym singlem, Zacnym, słyszałem, Państwo na pewno także widzieli teledysk, radomska formacja Carpe Diem i Szymon Wydra. Jest to dla nas bardzo wielki zaszczyt, olbrzymi honor, że możemy wystąpić tam po raz czwarty na tych deskach na tej scenie, która pamięta największych. To jest legenda, festiwal legenda. Dokładnie, to jest wielka historia, tam się tworzyła polskiej muzyki, a polska muzyka to jest nasza tożsamość narodowa, zawsze byłem takiego zdania, czyli tam Czesiu Niemen śpiewał, prawda, Marek Grechuta, Andrzej Załucha, Grzesiu Ciechowski, z którym notabene mieliśmy wspólne koncerty Republika i Carpe Diem. Kto nie występował? No właśnie, może inaczej. Przepraszam wszystkich tych wielkich, których nie jestem w stanie wymienić. Ale wiesz co, czasu by nam nie starczyło. Dokładnie, ale wielki zaszczyt dla nas jest to, dla Carpe Diem, że możemy po raz czwarty tam być podczas festiwalu, na festiwalu, bo w samym amfiteatrze mieliśmy swoje własne również koncerty, ale już pomijam ten fakt. Podczas festiwalu jesteśmy 4. raz i możemy tam cząstkę siebie dodać do tej wielkiej, olbrzymiej historii. Mamy dla Państwa niespodziankę. Na koniec naszego spotkania z Szymonem Wydrą oczywiście teledysk do singla Odpowiedź. Tak, tak. Jest ta premiera. To jest ta premiera, jest to singiel promujący nasz album, który, uwaga, ukaże się dzień wcześniej przed Opolem, przed naszym Opolem. My gramy 15 czerwca, a album, który nosi imię Przesłanie, którego singlem jest Odpowiedź, z którą występujemy w Opolu, narodzi się, wyjdzie na światło dzienne dzień wcześniej, czyli w piątek, 14 czerwca. To właśnie jest płyta przedpremierowa. Pokażemy do kamery tutaj tej naszej, to jest właśnie ta płyta, na którą czekaliśmy 5 lat. No właśnie, opowiedz o niej. Jest tu dużo optymizmu, jest tu dużo energii. Jest to Carpe Diem trochę... jest to Szymon Wydra and Carpe Diem z zupełnie innej strony. Dużo głębokich myśli, dlatego też płyta nazywa się Przesłanie. Nawet mamy takie wymyśliliśmy sobie takie jedno zdanie, które jest idealnie obrazujące. Ale wiesz, ja czytałem, że ty nie lubisz śpiewać, nazwijmy to tak grzecznie, o błahostkach. Tak, tak, tak. Nienawidzę tego robić. Uważam, że muzyka to jest jakaś misja. Jesteśmy od tego... Muzyk to jest w ogóle człowiek, który pracuje w usługach. Czyli jest od tego, aby innym swoim talentem robić dobrze po prostu. Aby, wydaje mi się, nie wiem, prowokować do działania, do tej kropli uśmiechu, która powinna się czasami w tym szaroburym i ponurym świecie pojawić na ludzkich ustach, bo czasami ten uśmiech naprawdę jest bardzo, bardzo ludziom potrzebny. I ta płyta taka jest. Tu jest wiele utworów, które już są... Osiem kawałków. Właściwie to 10. Tylko że mamy tutaj... masz rację. Jest tu wiele takich optymistycznych, jak Dzień Dobry, które już jest znane z rozgłośni radiowych, jak Warto Wierzyć, również znane. Płyń, które też mówi o tym, aby wierzyć we własne marzenia. I Odpowiedź. Odpowiedź jest to utwór, o którym mówimy bardzo w skrócie w ten sposób, że muzyka naszym zdaniem to...
To nie powinna być tylko przystawka do naszego, czy jakieś marne tło do naszego życia, ale powinna nieść dużo więcej, poszerzać horyzonty myślowe, odpowiadać na różne pytania, które sobie sami zadajemy. No i mam nadzieję, że właśnie, że ten utwór też pomoże znaleźć odpowiedzi na różne nękające nas egzystencjalne pytania. Jest to okraszone melodią, która jest przyswajalna, więc my zawsze sobie ceniliśmy to, że jesteśmy melodystami, że mamy, jakby nie mamy problemu z przebojowością tych utworów. No i cieszy nas to, że zostaliśmy jakby zauważeni, a dodam jako ciekawostkę, że na konferencji prasowej w telewizji poinformowano nas, że było, uwaga, 550 utworów do przesłuchania przez komisję. Do 550 utworów chętnych, żeby się znaleźć w koncercie premier, a znalazło się tylko 9. No właśnie, wystąpicie w zacnym gronie, bo jest tak, Olga Bończyk, Ania Karpan, Patryk Kumur, Monika Kuszyńska, Maciej Miecznikowski-Leszcze, Marcin Sójka, Izabela Trojanowska, Szymon Wydra and Carpe Diem i Four Dimmers. No, to są nazwiska, których nie trzeba bliżej przedstawiać. Jest to kompletny miszmasz, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, ale myślę, że każdy tutaj jakby artysta znajdzie odbiorców dla swoich utworów. Jestem o tym głęboko przekonany i cieszę się, że możemy tam wystąpić, bo to muzyka to nie jest sport. Wiesz, koncert premier zapowiadany jest jako jeden z najstarszych generalnie koncertów podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No ma swoją tradycję, swoją legendę. Tak. Towarzyszą temu koncertowi zawsze wielkie emocje. Bo? Dlaczego? Olbrzymie. No bo przecież zwycięzcę wybiera publiczność w głosowaniu SMS-owym. Ale rzeczywiście, że no tak. No też swoje tam 3 grosze dorzuca jury. No tak, ale to jest niesamowita odpowiedzialność, nie ukrywam, że wielki stres, wielka trema. Musisz widza przekonać do siebie. No. Wiesz co, nie, nic na siłę. Jeżeli będzie odruch serca kogokolwiek, żeby nas wesprzeć, to bronić się przed tym nie będziemy, tak? Ale jest nam bardzo miło, będzie nam naprawdę bardzo miło, jeśli ktoś po prostu w środku utworu, kiedy my będziemy na scenie, nie przełączy na inny program, tak? To będzie już dla nas wielka rzecz. Jesteśmy skromnymi ludźmi, mamy do tego wszystkiego dystans, co się dzieje. Oczywiście cieszymy się, ale nie podniecamy, spokojnie. Ale jesteście zawodowcami przede wszystkim. Jesteśmy, no jakby smak zwycięstwa znamy, jeśli chodzi o Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, bo w 2006 roku odebraliśmy nagrodę historyczną, już dzisiaj legendarną, bo nieprzyznawaną od kilku lat, chyba najsłynniejszą nagrodę polskiego przemysłu muzycznego, jakim jest Super Jedynka. I wówczas zdobyliśmy ją za najlepszy rockowy album tamtych lat. To był za album Bezczas, na którym było Życie jak poemat, Bezczas i tak dalej, wielkie hity. Teraz przyszedł czas na album Przesłanie, piosenka Odpowiedź. Cieszymy się, że znowu jesteśmy jakby w tej elitarnej grupie artystów wybranych do premier. Żyć nie umierać, spokojnie. Do Opola za chwilę wrócimy. Powiesz coś o waszym anglojęzycznym projekcie? Oczywiście, że tak. Jakby, ale jeszcze dodam jedną rzecz, bardzo dla mnie istotną. Cieszymy się, że jedziemy tam tak naprawdę z napisem na czole Radom. Ale w teledysku jest Radom, pojawia tak, się Radom. Właśnie o to chodzi. Bo my, kiedy tylko możemy, cieszymy się, mówimy o Radomiu, walczymy z tym wszechobecnym hejtem, który nas naprawdę drażni w Polsce, a 99% osób, którzy tak się śmieją z naszego miasta, wizerunek, tak? Nie było nigdy w Radomiu, ci ludzie nigdy nie byli w Radomiu i dopiero my ich przekonujemy. Trochę mamy taką misję, bo naprawdę jesteśmy dumni z tego miasta, z tych ludzi, którzy tu mieszkają. I muszę o tym mówić wszędzie, bo tak, czuję to wewnętrznie, jak po prostu kocham tę naszą małą ojczyznę, która nam daje inspirację do działania i dzięki której, i w której to 27 lat już gramy. Dlatego mam nadzieję, że ten nasz Radom również będzie z nami w Opolu. Dobrze. Jeśli chodzi o właśnie o nasz anglojęzyczny projekt. Tak, już w styczniu wymyśliliśmy, stworzyliśmy, powołaliśmy do życia drugi zespół muzyczny, stworzony z tych samych ludzi, co są w zespole Szymon Wydra and Carpe Diem, bo tak się nazywamy, ale uwaga, od stycznia postanowiliśmy wyjąć z szuflady nasze pomysły, które trochę stylistycznie nie pasują do Szymon Wydra and Carpe Diem. To są dużo mocniejsze pomysły, dużo bardziej heavy metalowe, nie ukrywam. No i cóż, no i zaczęły się podobać. Zaczęły się podobać za granicą. Brytyjska ekipa filmowców, tworząc film pod tytułem Merks Moonsamy,
poprosiło nas, aby jeden z tych utworów stał się ich głównym soundtrackiem filmu, który teraz zdobywa festiwale na całym świecie. Już 12 festiwali na całym świecie wygrał z naszą piosenką, która, powtórzę, jest głównym soundtrackiem tego filmu. Dzięki tej całej sytuacji, temu przedsięwzięciu trafiliśmy do światowego Filmwebu. Piosenka nazywa się Higher Aims. Można już ją usłyszeć i zobaczyć teledysk do niej na YouTube. Napisał do niej tekst Waldek Maciąg, znany tu w Radomiu ksiądz, który mieszka od wielu, wielu lat w Stanach Zjednoczonych. I fajnie, że to wszystko się tak zazębia. Usłyszała o tym Brazylia. W brazylijskich rozgłośniach radiowych już zaczęli... zupełnie, za miedzą zaczęli nas grać. Holandia już zgłosiła akcję, że też Higher Aims bardzo by chciała grać. Zespół Papa Roach, który usłyszał ten utwór, jakby wielbiciele muzyki rockowej światowego formatu wiedzą, kto to jest, bo to gwiazda światowego formatu zespół, polubili nasz profil. No bardzo nam miło z tego powodu, bo my to jesteśmy dla nich jak chłopcy z dżungli, znikąd, prawda? A jednak w Australii napisali też o Higher Aims w portalach internetowych muzycznych i ten zespół, ten właśnie, nazwijmy to anglojęzyczny, nazywa się po prostu Carpe Diem. Szymon Wydrent, Carpe Diem, to jest ten polskojęzyczny, z którego jesteśmy znani z życia jak poemat, do nieba nie chodzę i tak dalej, i tak dalej. A ten anglojęzyczny to jest Carpe Diem. I teraz od tej pory działamy dwutorowo. Przepraszam Państwa, że tak zanudzam, ale ludzie przecież chcą wiedzieć. No. Ludzie chcą wiedzieć. Nie przerywam, tak? Jest tyle informacji do przekazania. Cieszę się, że tutaj jestem, bo rzadko tutaj bywam, ale tym bardziej ponad dwa lata. Wielki honor. Chyba się obrażam. I odpowiedzialność, że tutaj jestem. Dobrze, Szymon, kończymy na temat Waszego anglojęzycznego projektu, bo tak jak obiecałem Państwu na początku naszego spotkania, kończymy teledyskiem do singla Odpowiedź, zdecydowanie, który będzie walczył o Państwa głosy już w najbliższą sobotę, 15 czerwca, podczas koncertu premier. A mogę poprawić? Nie o Państwa głos, o miejsce w Państwa sercach. Na tym nam najbardziej zależy. I za co dziękujemy. No, nic już tutaj nie mogę dodać. Dobrze, Szymon, 56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, koncert premier. Przypominam, sobota, 15 czerwca. Szymon, zaproś do obejrzenia teledysku. Z dziką rozkoszą, prawdziwą przyjemnością, wielką radością chciałbym Państwa wszystkich zaprosić do obejrzenia piosenki Odpowiedź, wierząc, że znajdzie swoje miejsce w Państwa sercach i że jakoś tam Państwa gusta będą usatysfakcjonowane, choć w drobnej części. Dziękuję bardzo. A ja widzę się z Państwem w programie Punkt Widzenia już w najbliższy poniedziałek o stałej porze. Do zobaczenia. Zapytał Boga, co ma w sobie, bo w każdym słowie kryje się wielki boski plan. Kryje się wielki boski plan. Mamy w sobie.